Sponsorem magazynu sportowego są zakłady spożywcze Bona w Łomży. ŁKS zdobył okręgowy Puchar Polski. Ostatnie spotkanie w tej rundzie piłkarzy łomżyńskiego klubu sportowego wygrali z Włókniarzem Białystok 4-0. Jeszcze przed meczem odbyła się miła uroczystość. Specjalne podziękowania oraz pamiątkowy puchar otrzymał sędzia piłkarski Leszek Bielicki. Arbiter ma na swoim koncie udział w sędziowaniu 1000 spotkań piłkarskich. Wspomina się te pierwsze mecze z Łezką wokół. Wielu kolegów się poznało, wielu fajnych ludzi. Troszkę się po tej Polsce pojeździło. No, dla mnie to jest pasja, przyjemność. Przewaga piłkarzy ŁKS-u widoczna była od początku spotkania. Przez cały czas atakowali bramkę gości. Przyjęta taktyka gry przyniosła efekty. Końcowy wynik to 4-0 dla ŁKS-u. Jest to uwieńczenie bardzo udanego sezonu. Potwierdziliśmy swoją dobrą dyspozycję przez ten cały sezon, że zasłużenie wygraliśmy ligę. I z tym Włókniarzem, którym się dwa razy męczyliśmy, bo bardzo mała różnica bramkowa w tych meczach, to dzisiaj udowodniliśmy, że absolutnie całkowicie zasługujemy na awans. No i dzisiaj na puchar jest to przepustka do rozgrywek ogólno już krajowych. Zdobycie okręgowego Pucharu Polski to ważne wydarzenie w działalności łomżyńskiego klubu sportowego. Nasza drużyna wygrała zdecydowanie tę czwartą ligę. Mamy nadzieję, że w przyszłym sezonie, może nie aż w tak pięknym stylu, ale wygramy trzecią ligę. Zachęcamy wszystkich ludzi dobrej woli, ludzi biznesu, osoby prywatne, żeby wspierały ten klub, bo i Łomża jako miasto, i piłkarze, i klub, i ten stadion zasłużył na to, żeby były tu rozgrywki coraz wyższej ligi, przynajmniej drugiej. Zakończenie pucharowych rozgrywek było okazją do uhonorowania obu drużyn. Pamiątkowe medale otrzymali zawodnicy Włókniarza Białystok i ŁKS-u. Puchar zwycięskiej drużynie łomżyńskiego klubu sportowego wręczył Witold Dawidowski, prezes Podlaskiego Związku Piłki Nożnej. Sponsorem magazynu sportowego są zakłady spożywcze Bona w Łomży.